Wiecie, dlatego listwy antyprzepięciowe i UPS-y są ważne podczas burzy, bo dzięki temu macie ochronę sprzętu komputerowego AGD, RTV i domu. Pamiętajcie o uziemieniu instalacji elektrycznych w waszych domach, bo to też jest ważne. Po prostu powiem tyle, że większość ludzi na tych zabezpieczeniach lubi zaoszczędzić, no bo to jest drogie często. Elektryk bierze zapewne usługi 2,5 tysiąca, ale te 2,5 tysiąca, które zaoszczędziliście, bo byliście Januszami, uratują wam życie, tak naprawdę. Durne uziemienie w rozdzielni domowej może wam uratować często życie. Szkoda, że tak mało ludzi w Polsce to rozumie. Piękna burza nad Warszawą, przesuwająca się w stronę Wołomina. Obecnie znajduje się nad Radzyniem. Radzyminem. Ja jestem w Celestynowie pod Warszawą, więc mam doskonałą okazję. Wow. Żeby po prostu sobie nagrać, jak to piękne zjawisko atmosferyczne, pokaz pięknych kolorów i pajęczyn wyładowań, po prostu piękne. I moja uwaga, obserwujmy takie zjawiska z bezpiecznej odległości, bo to jest ważne. Jak tam lampa? Żyje lampa, widać. Tam się najwięcej dzieje. Poco ma świetne mikrofony. Wow! Więc będziecie dobrze słyszeć. Jeszcze ostatnia błyskawica i kończymy.